uczył tylko przez 3,5 roku, ale to, co powiedział, w ciągu jednego pokolenia zmieniło świat. Teraz, 2000 lat później, na całym świecie są miliardy jego naśladowców. Jednak obecne chrześcijaństwo ma niewiele wspólnego z nauczaniem Jezusa. Proroctwa zapowiadały, że tak się stanie. Około roku 91. Wyspa Więzienie, Patmos. I ukazał się na niebie wielki znak. Kobieta odziana w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na jej głowie była korona z 12 gwiazd. I była brzemienna, i w bólach porodowych krzyczała, i męczyła się, aby porodzić. I ukazał się drugi znak na niebie, a oto wielki rudy smok. A smok stanął przed kobietą, która miała urodzić, aby pożreć jej dziecię, skoro tylko urodzi. Kobieta, dziecię i smok. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak przepis na przerażającą baśń. W rzeczywistości te niepokojące sceny, których właśnie byłeś świadkiem, są częścią prawdziwego i potężnego proroctwa, które prawie 2000 lat temu otrzymał apostoł Jan. Co mówi to proroctwo, zapisane w 12 rozdziale Apokalipsy? Czy dotyczy ono wydarzeń, które miały miejsce 1000 lat temu? A może opisuje rzeczy, które wydarzą się w bliskiej przyszłości? Kogo reprezentuje kobieta, dziecię czy smok? Przyłącz się do nas w podróży do świata, które tylko niewielu miało okazję zobaczyć, ale którego wszyscy jesteśmy częścią. Apokalipsa. Oblubienica, bestia i Babilon. W ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie, apostoł Jan otrzymał wizję wielkiego boju pomiędzy dobrem i złem. Jest to proroctwo, które mówi o wojnie toczącej się od zarania dziejów za kulisami naszego świata. Jego wyjaśnienie przez wieki było spowite tajemnicą, aż do teraz. Od królów i władców, którzy pojawiali się i upadali na całym świecie, do mężczyzn i kobiet, którzy walczyli w to, w co wierzyli. To historia chrześcijaństwa, poszukiwania prawdy i podstaw wiary miliardów ludzi. I ukazał się na niebie wielki znak. Kobieta odziana w słońce, a księżyc pod jej stopami. A na jej głowie była korona z 12 gwiazd. I była brzemienna, i w bólach porodowych krzyczała i męczyła się, aby porodzić. A smok stanął przed kobietą, która miała urodzić, aby pożreć jej dziecię, skoro tylko urodzi. Wielu uczonych i historyków przez lata studiowało to proroctwo i wszyscy zgadzają się co do tego, że przepowiednia z 12 rozdziału Apokalipsy odnosi się do wydarzenia zwanego rzezią niewiniątek, które miało miejsce w I wieku w Judei. W dziesięcioleciach poprzedzających narodzenie Chrystusa Cesarstwo Rzymskie podbiło cały śródziemnomorski świat, włącznie z Judeą.
20 lat przed narodzeniem Jezusa władzę nad nią objął w imieniu Rzymu król Herod. Dokumenty pozabiblijne podają, że był on bardzo okrutny. Był bezwzględny i wierzcie mi, że nie chcielibyście znaleźć się wśród jego wrogów. Herod był bardzo zaniepokojony, kiedy niewielka grupa mędrców ze wschodu przybyła do Jeruzalem w poszukiwaniu nowonarodzonego króla Żydów. Dlaczego Herod miałby być z tego powodu zdenerwowany? Ponieważ tytuł król Żydów został mu nadany przez rzymskiego cesarza. Pytał faryzeuszy i saduceuszy, gdzie dokładnie ma narodzić się to dziecko, i dowiedział się, że w Betlejem. Był tak rozgniewany, że wysłał swoich żołnierzy, aby zabili Jezusa. Biblia podaje, że ten barbarzyński akt był inspirowany czymś więcej niż tylko ślepa zazdrość starego króla. Wielu badaczy Biblii wierzy, że jest to część poważnej batalii, która toczy się już od wieków i trwa do dzisiaj. Aby poznać sekrety tego proroctwa, musimy najpierw zidentyfikować trzy główne postacie tego dramatu: kobietę, dziecko i smoka. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się bliżej kobiecie. Wiemy, że jest pewnym symbolem. Czy Biblia mówi nam, co lub kogo reprezentuje? Mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Kobieta w Biblii bardzo wyraźnie symbolizuje Kościół. Lud Boży. Widzimy to w Starym Testamencie. Widzimy również w Nowym. Jezus pochodził z ludu Izraela, a Kościół wyrósł na gruncie działalności Jezusa, którą on sam założył i rozwinął. Najważniejsze jest to, że kobieta ma urodzić szczególne dziecko płci męskiej. Kim jest to dziecko? Mamy tutaj kilka wskazówek. Po pierwsze, rządzi ono wszystkimi narodami laską żelazną. Jest to nawiązanie do Starego Testamentu, gdzie Bóg jest wyraźnie pokazany jako ten, który rządzi narodami za pomocą żelaznej laski. Dalej proroctwo podaje, że dziecko zostało porwane do nieba. Te dwie podpowiedzi ostatecznie wskazują nam, że tym dzieckiem jest Jezus. Zastanówmy się nad czarnym charakterem występującym w tym proroctwie. Smokiem. I ukazał się drugi znak na niebie, i oto wielki rudy smok. Zrozumcie, bardzo chciałbym przedstawić wam tutaj jakąś wyszukaną teorię, ale Biblia wyraźnie mówi, kim jest smok. Smok to diabeł. I zrzucony został wielki smok ów wąż starodawny, którego nazywają diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię i jego aniołowie z nim zostali zrzuceni. To, co tutaj widzimy, to symboliczne zobrazowanie odwiecznego konfliktu pomiędzy Chrystusem i szatanem. Przez całe życie i służbę Jezusa, to szatan starał się pokrzyżować Boży plan zbawienia ludzkości. Lecz on zraniony jest z powodu naszych występków, zdeptany z powodu naszych nieprawości. Kara niosąca nam pokój spadła na niego, a jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Próbowali go uciszyć. Torturowali go publicznie, niemalże go zabijając. Szatan próbował nie dopuścić do realizacji planu zbawienia, ale jego zamiary zostały udaremnione, kiedy Jezus powstał z grobu. A jej dziecię zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Ponieważ Syn Boży znalazł się poza fizycznym zasięgiem szatana, skierował on całą swoją wściekłość na naśladowców Jezusa, czyli grupę chrześcijan. Działania prowadził za pośrednictwem okrutnej mocy cesarskiego Rzymu.
A gdy zobaczył smog, że został zrzucony na ziemię, prześladował kobietę, która zrodziła mężczyznę. Chrześcijaństwo było walczącą o uznanie niewielką i prześladowaną mniejszością, która nie posiadała oficjalnego statusu w Imperium Rzymskim. Doświadczyła wielu prześladowań, a niektóre z nich były bardzo dotkliwe. Jedną z funkcji religii w Imperium Rzymskim było zapewnienie państwu dobrobytu. Twierdzono, że bogowie czczeni we właściwy sposób obdarzą imperium przychylnością. Jeśli zaś nie, na cesarstwo spadną złe doświadczenia jako boski gniew. Nie chcieli składać ofiar bogom. Mówiąc bogom, mamy na myśli również cesarza. Tak więc łatwo było zrobić z nich religijne kozły ofiarne. Właściwie jeśli coś idzie źle, przyczyną są chrześcijanie, którzy odmawiają rzymskim bogom należnej im czci. Chrześcijanie byli stopniowo pozbawiani praw obywatelskich, stopni wojskowych, konfiskowano ich książki, niszczono kościoły, zabraniano się im spotykać. Wszystko z obawy, że zagrażają dobrobytowi imperium. Kiedy wczesny Kościół cierpiał z powodu druzgocących prześladowań ze strony Rzymu, życie chrześcijan stanowiło potężne świadectwo prawdy. Podczas gdy poganie żyli w ciągłym, zabobonnym strachu, chrześcijanie stawiali czoła torturom i śmierci z nadnaturalnym spokojem. Neron karmił nimi lwy. Przywiązywał ich do słupów, wylewał na nich smołę, a potem podpalał ich jak żywe pochodnie tak, aby zabawa mogła trwać przez całą noc. Byli rozciągani, rozrywani, zabijani przez gladiatorów. Zastosowano prawie każdy możliwy sposób, aby pozbyć się chrześcijan. Stając w obliczu bolesnej śmierci, chrześcijanie często śpiewali i okazywali radość. Chociaż tysiące zapłaciło ogromną cenę za swoją wiarę, ich przedśmiertne modlitwy i przelana krew w zasadzie stały się zarzewiem nowego Kościoła. Ludzie byli tak urzeczeni sposobem, w jaki chrześcijanie umierali, że ich natychmiastową reakcją było: dołącz i mnie. W ten sposób chrześcijaństwo szerzyło się lotem błyskawicy. Im więcej ich zabijano, tym bardziej trzymali się swojej wiary. Tak, to prawda. Warto podkreślić, iż wczesny Kościół rozwijał się pomimo ogromnych represji ze strony autokratycznych i potężnych cesarzy, którzy bardzo mocno przeciwstawiali się chrześcijanom, a jednak Kościół wczesnochrześcijański przetrwał. Tertullian podaje, że za każdym razem, gdy coś szło nie tak, gdy pojawiał się głód, choroba lub wyniszczająca zaraza, wszyscy wołali: chrześcijanie dla lwów! A potem dodaje z drwiną, jakby tak wieloma można było nakarmić tak niewielu. Chodziło mu o to, że prześladowcom nie uda się zniszczyć wszystkich chrześcijan. W czasie tego gwałtownego wzrostu chrześcijanie w całym Imperium Rzymskim dosłownie zeszli pod ziemię. Te labirynty tuneli i komór ciągnących się pod rzymskimi miastami stały się znane jako katakumby. Ważne jest, abyśmy zrozumieli, czym były katakumby. Po pierwsze, wiele osób myśli, że są to naturalnie powstałe podziemne jaskinie, do których chrześcijanie po prostu weszli. Jednak katakumby, prawie bez wyjątków, nie powstały samoistnie, zostały wydrążone przez chrześcijan. Czasami nabożeństwa odprawiano przy grobach męczenników. Drugą ważną sprawą jest sam fakt pogrzebania zmarłych, który ma ogromne znaczenie. Chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie ciała. Oczywiście przez wieki to przekonanie ewoluowało i uległo zmianie, ale pierwsi chrześcijanie wierzyli, że zostaną wzbudzeni z martwych w swojej rzeczywistej formie cielesnej. Dlatego grzebali swoich zmarłych i nie decydowali się na kremację. Jeśli więc grzebałeś swojego zmarłego, szczególnie w czasach intensywnych prześladowań, to tak jakbyś mówił władzy mniej więcej tak: przyjdźcie i przeprowadźcie śledztwo, być może jestem chrześcijaninem. W 306 roku władzę w Rzymie objął nowy cesarz i sytuacja zaczęła się gwałtownie zmieniać. Konstantyn Wielki był zdolnym przywódcą wojskowym i przebiegłym politykiem. Konstantyn musiał stoczyć wiele wojen domowych, by stać się cesarzem. To był jego osobisty i polityczny cel i nie miał nic wspólnego z chrześcijaństwem.
Aby stanąć naprzeciw swojego rywala, Maksencjusza, przybył do Volksgalii, gdzie miał swoją główną bazę. Kiedy Konstantyn maszerował ze swoją armią, pewnej nocy miał sen, w którym Bóg mu powiedział: zostaniesz chrześcijaninem, umieść ten znak na swojej tarczy, a wtedy zwyciężysz. Niedługo potem rzeczywiście miał wizję, którą zobaczył nie tylko on, ale także jego armia. Spojrzał w górę na słońce i zobaczył nad nim świecący krzyż oraz grecki napis En tutu nika. Pod tym znakiem zwyciężysz. Przekaz o tym, że Konstantyn miał ten sen, pojawia się na stosunkowo wczesnym etapie. Został zapisany przez Eusebiusza. Różne źródła podają jego różne wersje, ale wygląda jednak na to, że Konstantyn rzeczywiście powiedział: doświadczyłem spotkania z Bogiem i anioł powiedział mi, że pod znakiem krzyża odniosę zwycięstwo. Konstantyn rozkazał swoim wojskom umieścić na tarczach chrześcijański symbol. Jego przeciwnik przekroczył rzekę mostem ulwijskim i stanął naprzeciwko armii Konstantyna. Za sobą miał rzekę i miasto, nie był więc w korzystnej sytuacji. Jeśli nie pokonasz nadchodzącej armii, nie masz gdzie się wycofać. Maksencjusz przegrał. Dla Konstantyna, który w tamtym momencie z całą pewnością nie był jeszcze chrześcijaninem, było to ogromne przeżycie, bo wierzył, że to Bóg chrześcijan dał mu zwycięstwo. Będąc poganinem, pojmujesz to jako starcie bóstw, w którym zwycięzcą jest bóstwo chrześcijan. I dochodzisz do własnych wniosków. Stopniowo narodowa niechęć wobec chrześcijaństwa zaczęła się zmniejszać. W czasie rządów Konstantyna chrześcijanie, dotychczas prześladowana sekta, zaczęli zajmować wpływowe pozycje na dworach i w pałacach królów i władców. Duża część członków elit rządzących automatycznie objęła wtedy różne funkcje, w tym lokalnych biskupów. Przyjęcie chrześcijaństwa nie było wielką zmianą, gdyż większość z nich i tak wierzyła w jedną nadrzędną istotę boską, która objawiała się w różnych postaciach. Awans w służbie u cesarza to dobry powód, aby stać się chrześcijaninem. Szczególnie, że wszystkie najważniejsze osoby w państwie również są chrześcijanami. Konwersja na chrześcijaństwo stała się bardzo atrakcyjna dzięki wydanemu przez Konstantyna edyktowi o tolerancji. Konstantyn może słusznie rościć sobie prawo do tytułu Wielki, ponieważ skierował historię świata na nowe tory i sprawił, że chrześcijaństwo, które do tej pory cierpiało z powodu krwawych prześladowań, stało się religią państwową. Kiedy ludzie z terenów całego Imperium Rzymskiego przyłączali się do nowego kościoła, przynosili ze sobą wiele ze swoich dawnych pogańskich wierzeń i praktyk. Liczba chrześcijan wśród elit gwałtownie wzrastała, a szczególnie w warstwie najwyższej, która stanowiła 1-2% całego społeczeństwa. Na tym polega prawdziwa zmiana. To właśnie wtedy chrześcijaństwo wdarło się na salony. Teraz ludzie, którzy byli u władzy, byli również chrześcijanami. Z czasem przywódcy kościoła przyjęli królewskie szaty i pełne przepychu ceremonie stanowiące część pogańskich rytuałów i zastąpili nimi proste przekazania dane przez Boga. Do swojej nauki wprowadzili przesądy i ludzkie tradycje. Kościół chrześcijański miał nawracać pogański świat, ale zamiast tego to poganie nawracali świat. Nowotestamentowe dokumenty pokazują nam, jak Kościół wyglądał w tamtym czasie. Możemy przyrównać go do pociągu, który w II wieku wjeżdża w długi, ciemny tunel i wyjeżdża z niego w wieku IV. Jednak wyłaniający się pociąg jest całkowicie inny niż ten, który tam wjeżdżał. Pytasz wtedy, co się stało? W roku 391, z rozkazu cesarza Teodozjusza I, chrześcijaństwo stało się w Rzymie oficjalną religią państwową. Nabożeństwa w pogańskich świątyniach zostały uznane za nielegalne, a wszelkie inne pogańskie praktyki religijne zakazane. Próbujesz schrystianizować cesarstwo. Starasz się schrystianizować pogańską kulturę. Stare bazyliki były w zasadzie pogańskimi świątyniami. Wstawiano do nich krzyż, zawieszano obrazy przedstawiające sceny biblijne, biblijnych bohaterów, świętych i męczenników. Chrześcijanie celowo i rozmyślnie przejmowali nie tylko pogańskie miejsca, ale także obrzędy i wierzenia.
Uważali, że w ten sposób uda im się je obalić, a dzięki temu osiągną cel, jakim było szerzenie chrześcijaństwa. Nie wiemy jednak, jak dobrze przeanalizowali te kwestie. Czy zadali sobie pytanie, dokąd czynimy słusznie, kiedy zaczynamy przyjmować obce idee i wierzenia? Prędkość, z jaką Kościół pędził w stronę apostazji, zapiera dech w piersiach. Miliony pogan pochopnie i pospiesznie przyłączały się do Kościoła, okazując oczywistą w tej sytuacji niechęć do pozbycia się swoich bałwochwalczych wierzeń. Rzymianie i Grecy byli tak bardzo przyzwyczajeni do posiadania wokół siebie licznych symboli swoich bóstw, że to samo zaczęli wprowadzać do chrześcijaństwa. Wielu z tych nowonawróconych po prostu przemianowało swoje bóstwa, nadając im chrześcijańskie imiona, takie jak Paweł, Maria czy Piotr. Posąg Jowisza stał się posągiem Piotra. Wiemy, że tak było, ponieważ ma nad głową tarczę słoneczną, która wskazuje na to, że to nie jest Piotr, ale pogański posąg, któremu nadano nowe imię. Przedstawienia Izydy, która pierwotnie była boginią egipską, ale którą Grecy włączyli do swojego panteonu, przemianowano na posąg Maryi, trzymający na rękach swoje dziecko. Motyw matki i jej dziecka przewija się przez całą historię. Mamy go w mitraizmie, Babilonii i w całej Persji. Wygląda na to, że Marii nadano pewne cechy charakterystyczne dla innych pogańskich bogiń. Ma na sobie ciemno-niebieską szatę i stoi na półksiężycu. Jest matką wszystkich bogów. Izyda trzyma na rękach swojego syna Horusa. To jest obraz, któremu nadano nowe znaczenie, Maryi trzymającej dzieciątko Jezus. Wyobrażenie Boga Hermesa jest teraz nazywane Jezusem Dobrym Pasterzem. Wkrótce posągi świętych, a nawet Jezusa, zaczęły pojawiać się we wnętrzach kościołów. Chociaż w Dekalogu Bóg wyraźnie zabronił takich praktyk, ludzie nadal czcili i modlili się do przemianowanych bóstw. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są na niebie w górze i które na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył. Z ostatnią częścią tego przykazania wiąże się kult Marii, Matki Jezusa. To prawda, że Maria była oddaną Bogu kobietą i została wyróżniona przez urodzenie Jezusa. Pismo Święte nigdzie jednak nie mówi, że mamy oddawać jej boską cześć. Maria zawsze odgrywała ważną rolę w starożytnej historii chrześcijaństwa, ale w okresie średniowiecza została wyniesiona do, spójrzmy na to obiektywnie, rangi półbogini. Wierzono, że owa dziewica Maryja jest jedną z tych, która wstawia się za grzesznymi ludźmi przed jej prawym, osądzającym i raczej surowym synem. To bardzo dziwne wyobrażenie, ale w taki sposób ukazuje tę kwestię sztuka religijna tamtego okresu. Biblia nie wywyższa Marii jako szczególnie świętej. Ukazuje ją jako czystą, wspaniałą niewiastę, która dzięki mocy Bożej wydała na świat Mesjasza. Jednak na soborze w Nicei w roku 325 Kościół wyniósł Marię do rangi bogini i pośredniczki na równi z Chrystusem. Już pod koniec IV wieku Kościół został poświęcony dziewicy Maryi. Smutne jest to, że nie były to jedyne błędy, które wślizgnęły się do Kościoła w tamtym czasie. W czasach apostolskich chrzest był świętym obrzędem przeznaczonym tylko dla osób wystarczająco dojrzałych, aby podjąć samodzielną i rozsądną decyzję dla Jezusa. Było to publiczne przyznanie się do przyjęcia Chrystusa i Jego przebaczenia. Dosłownie, chrzest symbolizował śmierć i pogrzeb starego życia oraz zmartwychwstanie do nowego życia w Chrystusie. Ceremonia odbywała się w jeziorze lub rzece, gdzie ludzie mogli zostać w pełni zanurzeni, co oznaczało całkowite obmycie z grzechów. Kościół jednak stopniowo zmieniał tę praktykę. Setki lat po Chrystusie skrapianie i polewanie zostało przedstawione jako wygodniejszy sposób chrztu. Podważyło to wymowę symboliki tego obrzędu i stanęło w sprzeczności z przykładem Jezusa, który został ochrzczony przez zanurzenie.
Pojawiła się niebiblijna idea, że dziecko może zgrzeszyć zaraz po urodzeniu, a jeśli się to stanie, istnieje niebezpieczeństwo, że pójdzie do piekła i tam będzie cierpieć wieczne męki, płonąc w ogniu. Tak więc jedynym sposobem, aby do tego nie dopuścić, był jego chrzest w kościele. To był twój bilet wstępu, jeśli nie byłeś członkiem kościoła. Teolodzy stwierdzili, musimy natychmiast zacząć chrzcić dzieci, jak najszybciej po ich urodzeniu. Dlaczego? Bo jeśli zdarzy się, że umrą, a to był oczywiście czas, kiedy śmiertelność wśród urodzonych niemowląt była bardzo wysoka, dzięki chrztowi trafią do nieba. Inną chrześcijańską nauką, którą zmieniono pod wpływem pogańskich wierzeń, była nauka o Wieczerzy Pańskiej. Jezus ustanowił nabożeństwo komunijne, nazywane również przez niektórych Eucharystią, jako piękną, ale prostą ceremonię, podczas której jego naśladowcy mieli pić niesfermentowane wino i spożywać pszaśny chleb. Te symbole bezgrzesznego ciała i krwi Jezusa miały przypominać wierzącym o poświęceniu i nauczaniu Chrystusa. Zdecydowanie najważniejszym obrzędem dla późnośredniowiecznych chrześcijan była Eucharystia lub Komunia, lub jak najczęściej ją nazywali, Msza Święta. Mężczyźni i kobiety zbierali się wspólnie i przyjmowali sakrament. Celebrowali to, co my dziś nazywamy Komunią, spożywając ciało i krew Jezusa Chrystusa. Znowu jednak, pod wpływem pogańskich rytuałów, święte nabożeństwo komunijne zostało stopniowo przekształcone przez kościelnych przywódców w mistyczną ceremonię. W tym nowym obrzędzie spożywano alkoholowe wino, a kapłan miał rzekomo moc, aby przemienić chleb i wino w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa. To jest transubstancjacja. Czyli pogląd, że ksiądz przeistacza Eucharystię w ciało i krew Chrystusa poprzez wypowiedzenie formuły Hoc est enim corpus meam, czyli to jest ciało moje. Były to potężne słowa. Wierzono, że w momencie, gdy zostają wypowiedziane, Bóg przemienia naturę chleba i wina w rzeczywiste ciało i krew zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Wierzono w to do tego stopnia, że mówiono nawet, wypowiadając słowa wtajemniczenia, stwarzamy Boga. W zasadzie możemy powiedzieć, że to, co działo się na ołtarzu, polegało na przeistoczeniu chleba w ciało, a wina w krew. Nadal jednak wyglądały one jak zwykły chleb i wino. Ta ofiara, składana podczas Eucharystii, ofiara uwielbienia, ten wspólny posiłek, teraz stał się nie tylko upamiętnieniem ofiary, ale ofiarą samą w sobie, która przynosi zbawienie. Przed soborem w Konstancji w roku 1415 ojcowie Kościoła postanowili, że tylko księża mogą pić wino, a laikat będzie otrzymywać wyłącznie chleb. Chociaż Biblia wyraźnie wskazuje, że kiedy Jezus ustanowił nabożeństwo komunijne, wszyscy jego uczestnicy pili wino. Około 300 lat po Chrystusie Kościół zaczął odchodzić od kolejnych przykazań dekalogu, a szczególnie od przykazania czwartego, które wymaga od wierzących, aby upamiętniali siódmy dzień tygodnia jako szabat. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelkie twoje prace, ale siódmy dzień jest szabatem Pana Boga twojego. Kiedy Żydzi walczyli przeciwko Rzymowi, to, co było parasolem bezpieczeństwa nad judaizmem, dla chrześcijaństwa stało się piorunochronem. Chrześcijanie byli wyobcowani wśród Żydów. Żydzi ich prześladowali, dlatego chrześcijanie starali się od nich zdystansować. Przywódcy Kościoła zaczęli umniejszać znaczenie siódmego dnia tygodnia jako szabatu wywodzącego się z 10 przykazań na rzecz bardziej popularnej rzymskiej niedzieli. Niektórzy chrześcijanie błędnie sądzili, że w szabat powinni pościć, a w niedzielę świętować. Tak właśnie postępowali poganie, świętowali w niedzielę i pościli w sobotę. Nie była to żydowska koncepcja. Żydzi pościli w piątek, a świętowali w szabat. Niektórzy chrześcijanie myśleli jednak inaczej. Jeśli więc ludzie poszczą jednego dnia, a świętują następnego, można łatwo przewidzieć, który z tych dni jest popularniejszy. Chrystus zmartwychwstał w niedzielę i dlatego był to bardzo naturalny powód, aby podkreślać i świętować ten dzień. Trzeci powód stanowi wpływ kultu słońca, który niepostrzeżenie wkradł się do kościoła. Kiedy rozpoczął się ten proces, Konstantyn mógł wykorzystać tę sytuację i doprowadzić do wywyższenia niedzieli. Dnia Słońca jako dnia, który ludzie powinni czcić. To stopniowe odchodzenie od prawa Bożego na przestrzeni wieków zostało tak powszechnie zaakceptowane, że większość ludzi jest zaskoczona, iż zachowywanie niedzieli nie ma podstaw biblijnych.
W roku 313 Konstantyn wydał edykt mediolański, ustanawiający niedzielę dniem odpoczynku. Cesarskie prawo niedzielne nie miało nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chodziło o uhonorowanie grecko-rzymskiego boga słońca zwanego Heliosem lub Apollinem. Cesarz Konstantyn nawrócił się na chrześcijaństwo, jednak nadal miał słabość do Boga Słońca i przeniósł dzień kultu z soboty, jako tradycyjnego szabatu w judaizmie, na niedzielę, dzień Boga Słońca. Od tego czasu chrześcijanie, a przynajmniej znacząca większość z nich, obchodzą swój dzień kultu w niedzielę, a nie w sobotę. Jasno wynika to z kolejnego edyktu wydanego przez Konstantyna w roku 321, w którym nakazał: Czcigodnym dniu słońca, niech wszyscy urzędnicy i mieszkańcy miast odpoczywają, a wszystkie warsztaty i pracownie będą zamknięte. Zauważmy, edykt zawiera słowo słońce. Odnotowano, że Konstantyn Wielki ustanowił prawo, które miało obowiązywać w całym cesarstwie i które nakazywało zachowywanie niedzieli jako dnia odpoczynku. Oczywiście, ta zmiana nie weszła do kościoła z dnia na dzień. Historia pokazuje, że przez wiele dziesięcioleci zarówno siódmy dzień, szabat, jak i niedziela były traktowane jako dni święte. Najwyraźniej Kościół chrześcijański w czasach apostolskich czcił jeszcze sobotę, ale w okresie od połowy do końca III wieku rozpoczął się proces odchodzenia od tej nauki. Przed końcem IV stulecia w wielu częściach rzymskiego świata chrześcijanie już powszechnie święcą niedzielę. To w czasie rządów Konstantyna po raz pierwszy pojawiła się idea przeniesienia powagi szabatu z soboty na niedzielę. Wieki wcześniej prorok Daniel przepowiedział, że powstanie religijna moc, która będzie zamierzała zmienić czasy i prawa. Wśród 10 przykazań jest tylko jedno prawo, które jest również czasem. Szabat. Doktryna o ogniu piekielnym również została zniekształcona przez pogańską mitologię. Księga Apokalipsy uczy nas, że po Wielkim Dniu Sądu zgubieni zostaną wrzuceni do ognistego jeziora. W tym czasie każda osoba zostanie ukarana zgodnie z tym, na co zasłużyła. Wszyscy zostaną całkowicie pochłonięci przez ogień i na zawsze unicestwieni. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszę zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Bo ci, którzy żyją, wiedzą, że mają umrzeć, ale umarli o niczym nie wiedzą. Kapłanie zaczęli nauczać, że piekło jest zarządzanym przez diabła miejscem wiecznych mąk, które zaczynają się w momencie śmierci. Upadły Kościół wykorzystał tę przerażającą koncepcję niekończących się tortur, aby terroryzować i manipulować zarówno królami, jak i zwykłymi ludźmi. Najtragiczniejsze jest to, że ta fałszywa nauka przedstawia Jezusa jako jakiegoś sadystycznego potwora. Inna pogańska idea, która przeniknęła do chrześcijańskiego myślenia, dotyczy życia pozagrobowego. Nauka o czyśćcu mówi, że w momencie śmierci niektórzy ludzie trafią do tymczasowego ognia piekielnego, gdzie przejdą proces oczyszczenia i trafią do nieba. Czyściec znajduje się jakby w połowie drogi pomiędzy niebem a piekłem i rzecz polega na tym, że możesz od piekła uciec. Kościół rozwijał się stopniowo i tak samo powoli rozwijała się idea, że każdy, kto umrze, nie dokonując wystarczająco dużo dobrych uczynków, będzie musiał spłacić swój dług w jakimś miejscu pośmiertnego cierpienia. Ci, którzy tam trafią, cierpią po to, aby dostąpić oczyszczenia od grzechów i przestępstw popełnionych za życia. Wielu ludzi źle rozumie koncepcję czyśćca i piekła, myśląc, że z piekła można uciec. Nie można. Jeśli pójdziesz do piekła, już się z niego nie wydostaniesz. Jesteś bardzo, bardzo nikczemny i nie unikniesz kary. Większość z nas ma w sobie wiele złych cech, więc w jaki sposób możesz stać się lepszy i trafić do nieba? Musisz to z siebie wyrzucić i tutaj pojawia się słowo czyściec. Dlatego większość chrześcijan wierzy, że ich krewni cierpią męki w czyśćcu, a to nie jest miłe miejsce. Idea czyśćca pojawiła się na wiele wieków przed czasami Jezusa.
Pisma Platona, pochodzące z około 400 roku przed naszą erą, rzucają światło na to, skąd wzięła się koncepcja oczyszczenia i kary. Dopiero wieki później czyściec został uznany za rzeczywiste miejsce. Pomiędzy 1160 a 1180 rokiem teolodzy rozwinęli doktrynę o czyśćcu i doprowadzili do jej oficjalnego uznania na II Soborze Liońskim w roku 1274. Kościół zaproponował, że będzie wspierał zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu, poprzez swoje modlitwy, a także poprzez przypisywanie ludziom korzyści płynących z uczestniczenia w sakramentach, szczególnie w komunii. Wszystko to wygląda bardzo ortodoksyjnie. Kościół wierzył, że postępuje właściwie i wyglądało na to, że ludzie świeccy są gotowi przeznaczać na to duże sumy pieniędzy. Doprowadziło to do szybkiego wzrostu liczby instytucji zakładanych głównie dla księży, którzy mieli odprawiać msze za dusze zmarłych, szczególnie w XIV i XV wieku. Tę doktrynę wymyślono, aby manipulować masami w celu finansowego zysku. Ludzie chętnie płacili ogromne pieniądze, aby uwolnić swoich ukochanych od czyśćcowych tortur. Oczywiście wierzący tak naprawdę nigdy nie mieli pewności co do tego, kiedy ktoś opuścił czyściec, więc pieniądze płynęły szerokim strumieniem do kieszeni zdeprawowanych kapłanów. Ojcowie Kościoła zachęcali ludzi do zbierania pieniędzy na ten cel, a także do oddawania swoich pieniędzy na Kościół w celu wykupienia zmarłych z czyśćca i dzięki temu mogli sfinansować wymyślne budowle. Wiarę w czyściec zbudowano na niebezpiecznej idei, że uczynki i modlitwy żyjących mogą w jakikolwiek sposób zmienić przeznaczenie umarłych. Jednak Jezus wyraźnie powiedział, że otchłań i czyściec nie istnieją. Następną świadomą myślą po naszej śmierci będzie dopiero zmartwychwstanie i wieczna nagroda. Nie dziwcie się temu, bo przychodzi godzina, w której wszyscy w grobach usłyszą Jego głos i wyjdą ci, którzy dobrze czynili, aby powstać do życia, a ci, którzy źle czynili, aby powstać na sąd. W centrum poselstwa Ewangelii znajduje się wiedza o tym, w jaki sposób uzyskujemy przebaczenie. Jest to kolejna nauka biblijna, która została zmieniona w wieku kompromisu. Nauczano, że jeśli ktoś chce otrzymać przebaczenie, musi najpierw wyznać swoje grzechy przed księdzem w czasie obrzędu zwanego sakramentem pokuty, powszechnie znanego jako spowiedź. Tak więc, aby zrekompensować naszą niedostateczną dobroć i złe czyny, musimy wszyscy, zarówno osoby świeckie, jak i duchowni, przynajmniej raz w roku, a najlepiej częściej, wyznać swoje grzechy przed księdzem. Ksiądz wypowiada słowa rozgrzeszenia. Grzech znika. Jednak grzesznik pogwałcił prawo Kościoła i nauczanie Chrystusa. Zatem musi zadośćuczynić za popełniony grzech. Z kilku powodów było to bardzo negatywne zjawisko. Po pierwsze, nigdzie w Biblii nie ma o tym mowy. Po drugie, ustawia to śmiertelnego człowieka na miejscu Chrystusa i sprawia, że Bóg wydaje się oddzielony od zwykłych ludzi. Jednocześnie stawia to księdza w niezręcznej sytuacji, ponieważ musi słuchać o niegodziwych uczynkach swoich parafian. Biblia uczy, że ludzkość nie może zbawić sama siebie. Właśnie dlatego na ten świat przyszedł Jezus. Pismo Święte mówi, że nasze zbawienie zależy całkowicie od naszego zaufania w Boże miłosierdzie i łaskę, na które nie zasługujemy. To wspaniały dar, którego nie możemy zdobyć poprzez nasze wysiłki albo dobre uczynki. Nawet posłuszeństwo przychodzi dzięki darowi łaski. Nowotestamentowa doktryna zbawienia przez wiarę jest dzisiaj szeroko nauczana i rozumiana. Ale w ciemnych wiekach średniowiecza łatwiej było przekonać niepiśmienne masy do tego, że aby zdobyć boską przychylność, muszą wypełniać dobre uczynki. Ludzi uczono, że jeśli grzesznik chce uśmierzyć gniew Boga, musi płacić ogromne sumy pieniędzy, wykonywać bolesne akty pokuty albo uczestniczyć w nużących pielgrzymkach. Nakładano również obowiązek ciągłego odmawiania pewnych modlitw jako wymogu uzyskania przebaczenia.
W religiach pogańskich idea powtarzających się modlitw lub monotonnych śpiewów nie była niczym nowym. Poganie wierzyli, że można przebłagać bóstwo przez nieustanne powtarzanie modlitw lub używanie specjalnych magicznych słów. Jezus wyraźnie ostrzegał przed taką formą modlitwy. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, bowiem oni uważają, że będą wysłuchani z powodu swej wielomówności. Zdeprawowani przywódcy Kościoła wiedzieli, że aby utrzymać trwałą kontrolę nad ludem, muszą oddzielić go od jedynej rzeczy, która mogła ujawnić ich oszustwo – Pisma Świętego. Początkowo Biblia nie była ukrywana przed ludźmi. Wszyscy mieli do niej dostęp. Ale kiedy ludzie dostrzegli różnice, zaczęli kwestionować autorytet duchowieństwa. Z biegiem czasu sprawiono, aby Biblia przestała być dostępna dla wszystkich wierzących. Tak więc przez 1000 lat, od V do XV wieku, nauczano, że tylko duchowni mają wystarczające kwalifikacje do tego, żeby objaśniać święte teksty. Zwykłym ludziom wmawiano, że bez pomocy księdza nigdy nie zrozumieją Pisma Świętego. W wyniku tego niebezpiecznego zwiedzenia laikat pozostawał w ciemności. W międzyczasie widzialny Kościół, kiedyś biblijny bastion prawdy, stał się zepsutą organizacją polityczną przebraną w spirytualistyczne ceremonie. Nic dziwnego, że ten okres w kulturze, ekonomii i religii nazywany jest wiekami ciemnymi. To tragiczne, jak w ciągu kilku wieków wspaniałe światło, które jaśniało od oblubienicy Chrystusa, zostało przysłonięte przez pogańskie tradycje. Na horyzoncie pojawiła się zupełnie inna kobieta, która miała zająć swe miejsce. I widziałem kobietę siedzącą na szkarłatym zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion, które miało 7 głów i 10 rogów. A owa kobieta ubrana była w purpurę i szkarłat i wyzłocona złotem i drogimi kamieniami i perłami, mając złoty kielich w swojej ręce pełen obrzydliwości i nieczystości swego wszeteczeństwa. A na jej czole było napisane imię Tajemnica, Babilon Wielki, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. I widziałem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa, a widząc ją, zdziwiłem się wielce. W 17 rozdziale Apokalipsy Jan widzi kobietę, którą opisuje zupełnie inaczej niż tę z rozdziału 12. Kim jest ta spragniona krwi nierządnica i co to za dziwna bestia, na której siedzi? Jeśli jeszcze nie usiadłeś, to jest czas, żeby to zrobić, ponieważ to, co za chwilę usłyszysz, może wydać ci się szokujące. Jest tylko jedno imperium, jeden kościół, jedna instytucja, która spełnia wszystkie kryteria podane w proroctwie. Kościół rzymskokatolicki. Nie oznacza to, że wszyscy ludzie wyznający tę religię są źli, nieszczerzy lub zgubieni. Katolicy są jednymi z najbardziej życzliwych ludzi i mogą pochwalić się wieloma wspaniałymi osiągnięciami. Tak naprawdę chodzi tutaj o zmagania pomiędzy religijnymi siłami i instytucjami toczącymi bój o prawdę biblijną. Odsuńmy więc zasłonę i uważnie przyjrzyjmy się faktom. W Apokalipsie 17, rozdział 1, wiersz widzimy nierządnicę, która siedzi nad wielkimi wodami. Na szczęście w wierszu 15 anioł wyjaśnia znaczenie tego symbolu. I powiedział mi, wody, które widziałeś, gdzie siedzi wszetecznica, są ludami i tłumami i narodami i językami. Tak więc kobieta panuje nad gęsto zaludnioną cywilizacją. Zapewne słyszałaś powiedzenie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W kulminacyjnym momencie swoich rządów Rzymianie zbudowali 50 tysięcy dróg okrążających całe imperium. Podczas gdy Królestwo Rzymskie zaczęło chylić się ku upadkowi, Kościół w Rzymie rósł w siłę. W efekcie Kościół powszechny szybko wypełnił lukę, która pozostała po upadku Cesarstwa Rzymskiego.
Dochodzi do sytuacji, w której w połowie V wieku Attila, władca Hunów, wraz ze swoją armią wyrusza na Rzym i jedyną osobą, która potrafi go powstrzymać, nie jest cesarz, ale papież, biskup Rzymu. Ten rodzaj władzy, zarówno politycznej, jak i religijnej, zaczyna określać rolę papieża. Proroctwo wskazuje również, że kobieta siedzi na bestii z 7 głowami i 10 rogami. Oczywiście są to symbole. Wyraźnie widać, że jest to samo zwierzę, które widzieliśmy walczące z kobietą w rozdziale 12, i to samo, które wzbudza szacunek całego świata w rozdziale 13. Co więc oznacza te 7 głów i 10 rogów? 7 głów to 7 gór, na których siedzi kobieta. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów. Jest tylko jedno miasto na świecie, które znajduje się na 7 pagórkach, jedno ważne miasto i jest nim Rzym. Tak więc większość interpretatorów Biblii nie ma wątpliwości, że kiedy Jan mówi o tej kobiecie, ma na myśli Rzym w dzisiejszych Włoszech. Widzimy tutaj powiązanie. 7 głów, 7 pagórków. Apokalipsa 12, 7 głów. Apokalipsa 13, znowu 7 głów. Mamy tutaj pewną ciągłość. To w obrębie miasta Rzym, zwanego miastem 7 wzgórz, leży cały obszar państwa watykańskiego. Jest tylko jeden kościół, który jest jednocześnie niepodległym państwem i ma władzę polityczną. Watykan. Ten kraj, o najmniejszej liczbie mieszkańców, powstał w Rzymie jako niezależne państwo na powierzchni 44 hektarów. Mieszka w nim niecałe 1000 osób, a rządzi nim papież, który sprawuje absolutną władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ambasadorowie z całego świata spotykają się z papieżem i jego przedstawicielami, zabiegając o przewodnictwo i wpływ tej międzynarodowej mocy religijnej. Nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych zbiera się, aby papież mógł do niej przemówić. Kiedy Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie upadło, jego terytorium zostało podzielone na 10 głównych części. 10 rogów reprezentuje 10 królestw, które ostatecznie powstały na tym terenie. 10 rogów reprezentuje Rzym, który rozpadł się na 10 mniejszych królestw. Mamy więc Kościół, który posiada władzę polityczną, Unię Kościoła i państwa. Bluźniercze imiona to kolejny kluczowy element tego proroctwa, który bezpośrednio wskazuje na Kościół rzymskokatolicki. Zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmogącego. Stawia to śmiertelnego człowieka na miejscu Boga, co stanowi ostateczną definicję bluźnierstwa. Nie chodzi tutaj o kwestionowanie szczerości jakiegokolwiek konkretnego papieża. Proroctwo odnosi się raczej do urzędu, który sprawuje papież oraz instytucji, którą reprezentuje. W wyjątkowe kolory ubrana jest wspomniana kobieta. Wymienione zostały tutaj specyficzne kolory. Nie ma bieli, ale barwy, które reprezentują dwie rzeczy. Władzę królewską oraz prostytucję. Są to kolory, które spotykamy w historii Kościoła chrześcijańskiego w ubiorach, jakie noszą księża. Nie tylko były to podstawowe kolory rzymskich cesarzy, ale jak mówi Encyklopedia Katolicka, fioletowy stanowi oficjalny kolor biskupów, a szkarłatny kardynałów. Dodatkowo widzimy, że oprócz fioletu i szkarłatu, nierządnica albo zdeprawowany kościół posiada ogromne ilości drogich kamieni. Biorąc pod uwagę niezliczoną ilość bogactwa w postaci złota, srebra i pereł, Kościół rzymskokatolicki jest zdecydowanie najbogatszą instytucją religijną na ziemi. Każdego roku turyści z całego świata przybywają, aby zobaczyć olśniewające bogactwo Kościoła powszechnego. Następną przerażającą cechę tej kobiety znajdujemy w wierszu 6. I widziałem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa.
Historia ujawnia, że Kościół rzymski był najgorszym prześladowcą chrześcijan i Żydów na przestrzeni wieków. Historycy szacują, że ponad 50 milionów męczenników padło ofiarą inkwizycji i straszliwych prześladowań ze strony Kościoła. Mamy więc tutaj proroctwo wskazujące, że Kościół będzie zaangażowany w niewiarygodne prześladowania. I tak właśnie się stało. Kościół stworzył z państwem legalny system znany jako inkwizycja. Dzięki niemu mógł przesłuchiwać ludzi, aby zmusić ich do wyparcia się wiary i porzucenia własnych przekonań, a także schwytać przywódców ruchu i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. Największą liczbę zgonów odnotowano wtedy, gdy Kościół prześladował tych, którzy się z nim nie zgadzali, a represje o tym samym natężeniu trwały przez całe średniowiecze. Tak więc kobieta, czy też Kościół, to prześladująca moc, która uciskała prawdziwych naśladowców Chrystusa. Lud, który chodzi w ciemności, zobaczy wielką światłość, a tym, którzy mieszkają w krainie cienia śmierci, zabłyśnie światłość. Piotr Waldo, znany też jako Valdez, bardzo bogaty i wykształcony kupiec, przeżył doświadczenie, które zmieniło jego życie. Niespodziewanie zmarł jeden z jego młodych przyjaciół. Uświadamiając sobie kruchość życia oraz nietrwałość ziemskich bogactw, Waldo podjął nieodwracalną decyzję, aby porzucić całe swoje dotychczasowe życie dla Chrystusa. Rozdał swój majątek biednym i został wędrownym kaznodzieją. Uczył, że Biblia powinna być rozumiana dosłownie i dostępna dla zwykłych ludzi w ich ojczystym języku. Do roku 1170 zgromadził wokół siebie dużą grupę naśladowców, których nazywano biednymi ludźmi z Lyonu lub Waldensami. Wszędzie nosili ze sobą Pismo Święte. Zachowywali się jak kupcy i dzielili się Biblią z ludźmi, do których docierali. Nauki Waldesa zostały oficjalnie potępione jako herezja. Nawet po jego śmierci w roku 1218 Kościół rzymski nadal zaciekle prześladował Waldensów. Przez wieki wielu z nich osądzono i skazywano na śmierć w różnych krajach europejskich. Duch Święty poruszył wielu w Kościele do tego, aby odważnie powstali i wzywali do reformy. Jedną z takich osób był Jan Wycliffe, angielski teolog i świecki kaznodzieja, tłumacz oraz wykładowca na Uniwersytecie w Oksfordzie. Kiedy zobaczył, że Rzym zastępuje Pismo Święte tradycją, oskarżył duchowieństwo o ukrywanie chleba życia przed głodnymi duchowo ludźmi. Wierzył, że Biblia stanowi najwyższy autorytet i dlatego zlecił jej tłumaczenie. Wśród jego zwolenników była pewna grupa zwana Lollardami, którzy rozprowadzali Biblię i nauczali. Z biegiem czasu jego pisma i dzieło reformy rozprzestrzeniły się jak fale sejsmiczne, wpływając na miliony wiernych Bogu. Można je było czytać wszędzie tam, gdzie uczeni i teolodzy mogli je ze sobą zabrać. Dużo podróżowali, między innymi do Czech, gdzie zainspirowali Jana Husa. Podobnie jak Wycliffe, Jan Hus nauczał Pisma Świętego w języku narodowym. Była to praktyka zakazana przez Kościół, który nakazał nauczanie jedynie po łacinie. Hus zaczął publicznie demaskować dumę, ambicje i zepsucie duchowieństwa i nieustraszenie wzywał Kościół do dokonania reformy. Poproszono go o to, aby wytłumaczył swoje przekonania. W trakcie przesłuchania stwierdzono, że mówi herezję. Został więc pod takim zarzutem uwięziony i osądzony. Strażnicy zaprowadzili Husa na miejsce egzekucji. W swoich ostatnich słowach reformator powiedział: za 100 lat Bóg wzbudzi człowieka, którego wezwanie do reformy nie będzie mogło zostać zlekceważone. Martin Luther, teolog, pisarz, kompozytor i ksiądz, jest prawdopodobnie najlepiej znanym XVI-wiecznym reformatorem. Jako doktor teologii na Uniwersytecie w Wittenberdze odważnie twierdził, że chrześcijanie nie powinni przyjąć żadnej nauki, jeśli nie pochodzi ona z Biblii. Była to zasada sola scriptura, która stała się okrzykiem bojowym reformacji. Mniej więcej w tym samym czasie Rzym rozpoczął budowę wspaniałej bazyliki św. Piotra.
Kościół wysłał Dominikana, Jana Tetzla, do Niemiec, aby tam sprzedawał odpusty i zbierał w ten sposób fundusze na budowę katedry. Kiedy Luther dowiedział się, że jego parafianie kupują odpusty, był oburzony. 31 października 1517 roku przybił swój słynny protest do drzwi kościoła Wszystkich Świętych w Wittenberdze. Przyciągnęło to uwagę wielu ludzi, łącznie z papieżem, który wydał bullę potępiającą Lutra i jego pisma. Z tego powodu cesarz niemiecki zorganizował przesłuchanie w Wormacji. Postawiono go przed grupą ludzi, pokazano mu stos jego książek i zapytano, czy podtrzymujesz to, co napisałeś, czy zamierzasz to odwołać? Luther zachował się dzielnie, zważywszy na to, że jak się spodziewał, mogło to doprowadzić do jego śmierci. Jeśli nie zostanę przekonany przez świadectwa pisma albo ewidentne argumenty rozumowe, to pozostanę związany świadectwami pisma, które przytoczyłem, a moje sumienie pozostanie w niewoli Słowa Bożego. Także nie wierzę samym tylko papieżom i soborom, pewną jest bowiem rzeczą, iż często mylili się i zaprzeczali samym sobie. Nie mogę zatem i nie chcę niczego odwoływać, ponieważ postępowanie wbrew sumieniu nie jest ani bezpieczne, ani uczciwe. Tu stoję, inaczej nie mogę, niech mi Bóg dopomoże. Amen. Lutra ogłoszono banitą. Jego pisma zostały zakazane, a jego samego nakazano aresztować. Na szczęście Luther został porwany przez grupę uzbrojonych mężczyzn, którzy uczynili to z rozkazu Fryderyka Mądrego. Książę zdecydował, że na jakiś czas musi ukryć reformatora na zamku w Wartburgu. Nikt inny nie wiedział, co się stało z Lutrem. Wielu ludzi myślało, że nie żyje. Przebywając przez kolejny rok na tym przymusowym wygnaniu, które Luther nazwał swoim Patmos, były już ksiądz kontynuował pracę pisarską. Udało mu się nawet przetłumaczyć Nowy Testament z języka greckiego na niemiecki. Mniej więcej w tym samym czasie w łonie Kościoła Rzymskiego pojawiło się kilku innych wpływowych orędowników prawdy. Kiedy reformatorzy przemawiali, a prasy drukarskie pracowały, niezliczone masy studiowały Słowo Boże. Niczym powiew świeżego wiosennego powietrza, Europa przeżyła religijny renesans. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Apokalipsa zapowiada również, że w ostatnich dniach pojawi się bardzo przekonująca podróbka prawdziwego Kościoła Bożego, która naraża na szwank prawdę Pisma Świętego. Jezus ostrzegał, że uda się jej oszukać prawie cały świat. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, by, o ile to możliwe, zwieść wybranych. Krótko po tym ostatecznym zwiedzeniu powróci Chrystus. Przyjdzie po Kościół, który został oczyszczony ze wszystkich fałszywych tradycji i z całego pogaństwa. Będzie to Kościół, który każdą swoją naukę potwierdza słowami „Tak mówi Pan”. Ta duchowa wojna toczy się już od wieków i jest jasne, że proroctwo szybko się wypełnia. W miarę jak walka będzie przybierać na sile, wszyscy staniemy przed koniecznością wyboru. Wybierzcie sobie dziś, komu chcielibyście służyć. Przyjaciele, prześledziliśmy właśnie, jak wczesne chrześcijaństwo stopniowo przyjęło pogańskie obrzędy i tradycje w miejsce biblijnej prawdy. Jednak Bóg wzbudził wiernych mężczyzn i kobiety, którzy sprzeciwili się błędom całego imperium. Obecnie historia się powtarza. Już niedługo wszyscy będą musieli zdecydować, przyłączyć się do oblubienicy Chrystusa, czy pójść za babilońską bestią. Po której stronie staniesz? Biblia jest jasna, a dowody niezbite. Jednak decyzja należy do ciebie. Do prawdy przyjdę wkrótce.